Dzień dobry, witam was serdecznie w ten piękny środowy poranek. Przynajmniej w moim przypadku. Mam nadzieję, że wasza pora dnia, w której oglądacie ten filmik, jest równie piękna i wasz dzień jest równie piękny. Anyway, bez większego obijania w bawełnę. Ogólnie rzecz biorąc, po całym wprowadzeniu nowego systemu runek byłem troszeczkę skonfundowany, troszeczkę nie wiedziałem, co się dzieje. Troszkę nie wiedziałem, w co ręce włożyć, jeśli chodzi o nowe runki. No i stwierdziłem, że ogólnie posiedzę trochę dłużej, rozgryzę te nowe runki, a przy okazji też nagram coś, żebyście wy też mieli nieco większą klarowność i jasność, jeżeli chodzi o nowy zestaw runek właściwie połączonych runek, starych runek i masterek, tak? No ale faktem jest to określane mianem runek, tak, run, także lecimy. Słuchajcie, zaczniemy od góry, czyli od topa. Tutaj myślałem bardziej, zanim w ogóle zacznę mówić o jakichkolwiek masterkach, pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Tak naprawdę, tutaj te runki są mega, jakby tutaj, to jest jeden plus na temat tych runek. To nie ma tak, nie jest tak, że jest jedna, jedyna słuszna strona runek, tylko tak naprawdę też dopasowujecie troszeczkę runki pod własny styl gry. Także to, że ja coś sugeruję tutaj, czy coś właśnie pokazuję tutaj jakieś runki, to nie znaczy, że są to jedyne słuszne runki. Ja też będę zresztą mówił o tutaj jakby kilku, jakie warianty są do wyboru. Ale jedziemy stopem. Pierwsza tutaj runka, właściwie, która daje, no właściwie stary piorunek, stary Thunderlord, tak, jak, no, tak naprawdę, troszeczkę tutaj jakby nieco pozmieniany, ale jednak, no, stary Thunderlordzik. Ja go biorę ze względu na to, że chcę mieć zboostowane trade'y na linii, chcę mieć mocniejsze trade'y na linii i ewentualnie potencjał pod one shot tutaj właśnie z myślą o tych masterkach, myśląc o tych tutaj runkach, cały czas miałem, w po głowie chodziłem jakaś Riven, Irelia, rozumieć takie bardziej agresywne piki na topa, które są w stanie coś fajnego zrobić. No i tutaj piorunek, ale jest jeszcze Dark Harvest i to jest ogólnie bardzo fajna rzecz, bo ogólnie rzecz biorąc zabijanie dużych minionów daje nam esencje i te esencje powodują, że nasz kolejny atak w czempiona czy w jakąś strukturę, tak dajmy na to w Inhiba czy w wieżę, boostuje nam no kolejny atak, więc tutaj taki giepek czy Nasus może sporo skorzystać w tym Dark Harvestie. Już widziałem zresztą, że nie tylko na PBA, ale też w tym momencie ludzie grają Dark Harvest na tych dwóch czempionach. Ale myślę, że coś jeszcze by się znalazło. Tak czy owak, tutaj bardziej skłaniałbym się w kierunku tej oto runki, którą właśnie pokazuję. No i Cheap Shot. To jest właściwie chyba najlepsza z tej trójki. Możemy wybrać też Taste of Blood, który nam boostuje właściwie nas healuje, kiedy atakujemy na czempionach. Chociaż tutaj myślę, że lepszy będzie ten bonusowy True Damage, kiedy my ograniczymy movement jakoś enemy championa. Boost do Lethality i Magic Penetration jest dobry na czempionach z dashem. Tutaj tak naprawdę miałem dylemat. Wszystko to, co ma dasze, ogólnie boostowany movement, dajmy na to Jax, Irelia, czy właściwie to, co zadaje hybrydowe obrażenia, najbardziej skorzysta na Sudden Impact, czyli taki Jaxik, czy taka Irelia jest jeszcze ewentualnie w stanie wykorzystać potencjał Sudden Impactu. Natomiast tutaj myślę, że Cheap Shot jest najbardziej korzystny z tej całej trójki. I tutaj jest, ja wybrałem Eyeball Collection. Ogólnie daje nam on albo AD, albo AP za rozwalanie wardów, albo zabijanie enemy championa. Więc tutaj mamy go sporo i tutaj tak naprawdę wszystko zależy od naszego stylu gry. Chociaż myślę, że siedząc na topie, czy przechodząc przez krzaki, tak samo nojemy te poro, ale też te ghost poro musielibyśmy tak przechodzić przez te krzaki, żeby one się spanowały w takich miejscach, które no dadzą nam jakąś sporą wizję. Myślę, że tutaj na topie akurat trinket w zupełności wystarczy, także tutaj zdecydowanie najlepszy, jeżeli chcemy sobie, myślimy o zboostowaniu kombatu, będzie Eyeball Collection. Ostatnia masterka, tak naprawdę. Możemy sobie tutaj wziąć Dravenous Hunter, albo Ingenious Hunter, albo Relentless Hunter. I tutaj myślę osobiście, właściwie grając top lanerami, rzadko mamy kiedy jakieś itemy, które dają nam jakieś, które są aktywne, mają jakieś aktywy, więc tutaj raczej tą drugą masterkę odpuszczamy. Najlepiej dla mnie jest wziąć Relentless Huntera, który daje nam Out of Combat Movement Speed.
I tak naprawdę, wiecie, to się może wydawać ogólnie głupie, bo na filozofią topa jest jak najszybciej tam, jak najszybciej dopaść do przeciwnika i po prostu go zabić jak najszybciej. Ale w moim odczuciu dodatkowy movement speed daje nam o wiele większe możliwości dostania się do przeciwnika, jak jeszcze nie jesteśmy w walce, więc po prostu jesteśmy w stanie szybciej też dogonić jakiegoś przeciwnika, jeżeli przed nami ucieka. Myślę, że healowanie się tutaj nie jest aż takie istotne, chociaż w bezpośrednim fajcie też nam może dać dużo benefitów, więc tutaj rozważałbym albo Ravenous Huntera, albo Relentless Huntera, chociaż z nastawienie na to ostatnie, bo myślę, że i tak będziemy mieli wystarczająco obrażeń z innymi abilitkami, więc tutaj przydałby się boost do movement speeda. No i słuchajcie, jest jeszcze drzewko Resolve. I tutaj tak naprawdę nie ma tutaj też za dużego wyboru. Font of Life, Demolish, Unflinching to bardziej z myślą bardziej o tankach, o czymś, co wbija się jako pierwsza rzecz w combat. No i tutaj mamy wybór między Iron Skinem, Mirror Shellem i Conditioningiem. Tutaj Conditioning myślę wygrywa, bo po 10 minutach dostajemy plus 8 armora, plus 8 Magic Resista i dostajemy ogólnie plus 5% do armoru i MRS-a. A tutaj widzimy, że tak naprawdę jedyna różnica jest taka, że dostajemy, że za wszystkie heal shield dostajemy boost do Magic Resista czy do armora, a ja myślę o bardziej permanentnym boostie i myślę, że conditioning da nam o wiele większe benefity. No i tutaj jeszcze mamy jedną rzecz. Tutaj tak naprawdę ostatnie drzewko. Revitalize, tylko jeżeli byśmy grali jakimś healerem, czymś shieldującym, to wtedy faktycznie Revitalize miałoby jakieś ręce i nogi. Zostaje nam Second Wind, które nas healuje, kiedy przyjmujemy jakieś obrażenia, healujemy się na 4% naszego brakującego zdrowia i plus ewentualna bazówka przez 10 sekund, więc myślę, że to daje ogólnie spore benefity. Natomiast, jeżeli chodzi o cały kształt gry, myślę, że Overgrowth zdecydowanie da nam o wiele większe benefity, bo za każde 8 minionów czy potworów, które my tutaj jakby zabijamy, dostajemy 0,2 maksymalnego HP, więc szybka matematyka, tak, za 40 potworów dżungli, czy za minionów mamy 1%, 200 minionów to jest 5%, to jest ogólnie całkiem sporo i myślę, że w skali całości gry tutaj Overgrowth będzie o wiele jakby skuteczniejszy niż Second Wind, chociaż jeżeli czujemy, że będziemy mieli dość ciężkie walki na linii, to myślę, że możemy spokojnie pomyśleć o Second Windzie, ale dobra, idziemy dalej, bo czas nagli, a ja jestem gadułą strasznym. Niestety, mam taką manierę. I słuchajcie, to jest ogólnie na tanków na topie, mój wariant. Aftershocka należy brać tylko i wyłącznie na top lanerów, którzy mają często nakładalne cyceki, bo tak naprawdę wyobraźcie sobie Malefighta, który może to sprokować tylko i wyłącznie z ulta. Więc nie skorzysta z Aftershocka za bardzo. Na przykład jakiś Naut na topie, jakiś champion, który ogólnie często może użyć jakichś silnych cyceków na topie. Wtedy ten Aftershock mu mega pomoże jakiemuś tankowi. W przeciwnym razie o wiele lepszy będzie Grasp. Tutaj ze wszystkich masterek stwierdziłem, że wezmę zamiast Unflinchinga wezmę Demolish. Ze względu na to, że takim tankiem możemy szybko przepuszować linię, daje to o wiele większy potencjał na tworzenie presji na linii, więc myślę, że tutaj Demolish z tych wszystkich runek będzie najlepszy. Potem jest Conditioning, tutaj właściwie też już podawałem, dlaczego Conditioning, a nie pozostałe dwie. No i tutaj możemy wybierać między Overgrowth a Second Wind, to już zresztą o tym mówiłem, ale Sorcery to jest też w miarę istotna rzecz, bo tutaj postawiłem na tak naprawdę regenerację many i przywracanie brakującej many. Tutaj myślałem bardziej o takich manożernych tankach, które tak zjadają troszeczkę dużo many, więc tutaj jakby w tym kierunku moje myśli szły. No i z tych wszystkich tak tutaj rzeczy, które my tu mamy, tak naprawdę no Gathering Storm moglibyśmy myśleć o tym, tak moglibyśmy tutaj, ale z tych wszystkich Imo, najlepszy jest Transcendence, który tam po prostu daje, rozszerza nam CDR-y, daje nam CDR-a ogólnie. No i jeszcze każdy procent CDR-a tutaj, który nam rozszerza limit, ogólny limit CDR-a,
daje nam bonusowe AP, więc myślę, że tutaj transcendencja będzie jak najlepszym wyborem. Ewentualnie, jeżeli nasz ultimate jest bardzo ważny, można jeszcze pomyśleć o tym, jeżeli mamy dobry, wiemy, że będziemy mieli dobry mana sustain, to możemy pomyśleć o ultimate hacie i to też jest dobry wybór. Ale dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, teraz top, właściwie teraz możemy chyba pójść w kierunku dżungli i postaram się zrobić w miarę szybko. Uwaga, agresywni dżunglerzy, to jest tutaj jakby mój wybór. Słuchajcie, ja tutaj myślałem, ja te runki robiłem z myślą o takich czempionach jak Vi czy Jarvan. Tutaj jakby Electrocut właściwie, nie wiem, tak się powinno chyba wymawiać, mam nadzieję, że czegoś nie przekręciłem. Tutaj tak naprawdę mamy wybór między Electrym albo Predatorem. Predatora należy brać na wszystkie czempiony, które ogólnie bazują na movement speedzie typu Udyr. Właśnie tego typu czempiony mega skorzystają na Predatorze. W przeciwnym razie, jak dla mnie, możemy skupić się na burcie do obrażeń. A też pamiętajmy o tym, że też Predator daje bonusowe obrażenia, więc jeżeli chcemy mieć boosta do mobilności, jednocześnie niewielki boost do obrażeń, to myślę, że Predator tutaj zamiast tego będzie o wiele lepszym wyborem. Tutaj też mówiłem o tym w ramach top lane'u. Tutaj tylko czempiony z hybrydowymi obrażeniami bardziej skorzystają na tym. Sudden Impact, Vajka ma dużo daszy, Jarvan ma dużo daszy, ale no boost do Lethality czy Magic Penetration jest tutaj ogólnie imo słabszy niż boost do True Damage'u, który ma zresztą cooldown na 4 sekundy tylko, więc no jeżeli będziemy spamować tymi daszami, to też ten bonus będzie imo bardziej adekwatny. No i tutaj też już mówiłem wam o tym, że też wszystko, i teraz jeżeli chodzi o dżunglę, wszystko zależy od waszego stylu gry. Bo albo idziecie w Eyeball Collection i tutaj dostajecie boosty do AD czy AP za niszczenie wardów, za ogólnie, to bardziej przeznaczone jest imo dla agresywniejszych dżunglerów. Macie go sporo zombie warda i tutaj to też jest dobra opcja. Jeżeli gankujecie jakąś linię i też chcecie mieć zabezpieczone plecy, to go sporo będzie zarąbistym wyborem. Jeżeli chcecie, jeżeli też myślicie, bardziej agresywnie gracie, bardziej się skupiacie na rozbijaniu wardów, zombie ward też będzie dobrą opcją. I to też wszystko zależy od waszego stylu gry, naprawdę. Tutaj nie ma jedynego słusznego wyboru. Tutaj przy tym akurat, przy tej linii, te wszystkie trzy opcje są dla mnie dobrym wyborem. I tutaj mamy jeszcze... To też właściwie mówiłem wam, jak ja to widzę. Tutaj mamy do wyboru między Ravenous Hunterem i Relentless Hunterem. Relentless Hunter daje nam większe możliwości dopadnięcia enemy. Ravenous Hunter w bezpośrednim kombacie daje nam też o wiele większy. Więc tutaj pytanie, czy chcemy mieć zboostowany bezpośredni kombat, czy po prostu mieć łatwiejsze dojście do celu. Jeżeli chodzi o drugie drzewko, ja mam tak naprawdę dwie opcje. Albo biorę Inspiration i tutaj dostaję Hex Flasha, jeżeli mam swojego Flasha na cooldownie. I ten, i ogólnie rzecz biorąc redukcję CDR-ów, bo uważam, że to jest ogólnie bardzo dużo daje. No i ewentualnie tutaj jeszcze pomyślałbym o Approach Velocity, które daje nam Movement Speed, którzy są uziemieni, są jakkolwiek zeslowowani, zcecekowani. I to samo jest z enemy, no więc też jeżeli chcemy tutaj po prostu na przykład dopaść kogoś i mieć boosta do MS-a, to możemy na przykład zamienić Relentless Huntera, dać tutaj Ravenous Huntera i zamiast tego z Cosmic Insight'a wziąć Approach Velocity, też będzie dobra opcja. Jest drugi wariant, mianowicie z precyzją, który daje nam HP i daje nam dodatkowego golda za zabicie kogoś. I to jest bardzo ważne, Coup de Grace daje nam 10% więcej obrażeń, jeżeli bijemy się z czempionami, które mają poniżej 40% życia. Jest jeszcze Last Stand i Cutdown. No i tutaj właściwie, jeżeli... Nie wiem, tutaj ewentualnie też Last Standa można rozważyć. Cutdown, tylko jeżeli enemy, jak dla mnie, ma dużo tanków, ma bardzo tanki team comp. Ale dobra, jedziemy dalej. Tanki dżungla, to jest też bardzo ważna kwestia. Tutaj myślałem właśnie też o czempionach z cyzykami i szybko jedziemy. Aftershock, to akurat tłumaczyłem, że tylko przy czempionach, które są w stanie nakładać w miarę często ceceki. W innym razie ten Aftershock nie będzie tak skuteczny. Chociaż z drugiej strony tutaj też nie ma za bardzo żadnej innej masterki wziąć na tanki runki na tanki dżungle, więc Aftershock tutaj właściwie jest jedyną taką rzeczą. Ewentualnie Guardian, jeżeli chcemy się skupić na protektowaniu.
Tutaj myślałem o Tenki dżung tutaj o tej masterce jako psztanc przy Tenki dżunglerze, który będzie się ogólnie mocno wbijał, tak? Będzie na pierwszy ogień szedł. Bo Summoner Spell, nieważne jaki, daje nam 15% na CD Slow Resistance na 10. Na 10 sekund. Poza tym wszystkie Summoner Spell na cooldownie dają nam Tenacity Slow Resistance, więc tutaj na tankach będzie to jak najbardziej opłacalne i myślę o wiele bardziej warte niż pozostałe dwie rzeczy. Conditioning, to już mówiłem też dlaczego wcześniej. Overgrowth, tutaj też mówiłem, że albo Overgrowth, chociaż tutaj w przypadku dżungli Imo tutaj ta runka jest ponad wszystkie. To nie jest linia, więc też Second Winda nie wykorzystamy tak jak Overgrowth. I tutaj możemy pójść albo w dominację i tutaj dać sobie dodatkowy trudny mecz i tak jak na przykład ja pójść w zombie Warda i w Ghost Sporo, żeby sobie zabezpieczać ganki możliwie jak najmocniej, albo pójść w Inspiration i dać sobie tego Hex Flasha. No i tutaj akurat mam boost do movement speeda, czy tutaj możemy też wybrać boost do CDR-a, to są dwa drzewka Imo, które są jak najbardziej do rozważenia na tanki dżungle. Ale słuchajcie, czas mija, a my musimy się zawijać bardzo szybko mid lane. No i tutaj miałem parę dylematów, czy wybrać Summon Airy albo Arcane Comet. Ogólnie Arcane Comet kastuje się bardzo szybko, więc tutaj preferowane to jest na midlanerów z CC-kami, ale nawet jeżeli nie mamy CC-ków na midzie, to ten Arcane Comet jesteśmy w stanie bardzo, bardzo często im trafić w enemy, więc to jest jak najbardziej tutaj do rozważenia. A jeżeli ktoś stoi ten RC ze Stormmaiderem, to Phase Rush tutaj będzie jak najbardziej dobrym wyborem. Tutaj właściwie zastanawiałem się, jeżeli wiemy, że będziemy mieli na przykład jakieś ciężki lane, typu na przykład na Syndrę, czy będziemy grali na cokolwiek, co na przykład będzie miało potencjał pod one shot, to Nullifying Orb będzie jak dla mnie jest tutaj bardzo dobrym wyborem. W przeciwnym razie Ultimate Hat tutaj jest najbardziej worth z tego wszystkiego. Potem Transcendencja, tutaj bardziej zależy mi na CDR-ach. Tutaj zastanawiałem się właściwie, czy nie wziąć przypadkiem Absolute Focus czy Celerity, ale Imo tutaj ja osobiście preferuję tak CDR-y. Jeżeli ktoś preferuje Movement Speed też tutaj na bazie tej API AD, jak pisze, to też jest naprawdę fajna opcja, bo też można stworzyć sobie bardzo mobilnego midlanera. Jedziemy dalej. Scorch, no tutaj jakby właściwie chciałem sobie zboostować obrażenia. Można też sobie tutaj jeszcze bardziej podbić Movement Speed, ale to tutaj już była przesada. No i jest jeszcze Gathering Storm. Jeżeli gramy na jakichś skalujących się mocno czempionach, to tutaj Gathering Storm będzie bardzo dobrą opcją. A jeżeli chcemy sobie wzmocnić trady, to Scorch będzie o wiele lepszą opcją. No i tutaj mamy Inspiration, tutaj bez zaskoczeń, Flash Traption, tak się to zwie. No i Cosmic Insight do CDR-ów. Tutaj jest jeszcze druga opcja, jeżeli chodzi o drzewko. Tutaj właściwie myślałem o Summon Airy, szczególnie jeżeli gramy właśnie jakimiś czempionami, które nie mają CC-ków i czujemy, że tą kometą będzie nam ciężko trafić, no też można pomyśleć o tym, chociaż osobiście uważam, że kometa z tego wszystkiego jest najlepsza. Dobra, idziemy dalej, co nam zostało właściwie, teraz tak sobie się zastanawiam i chyba został nam botlane w tym momencie. Słuchajcie, AD Carry. Imo AD Carry najbardziej zyskuje na całym tym systemie runek i tutaj jest jak najbardziej, to jest do rozważenia. Słuchajcie, Lethal Tempo to nie muszę tłumaczyć, to jest w ogóle jakaś jazda z tym Lethal Tempo. To nam daje mega boosta do Attack Speeda i myślę, że spokojnie tutaj powinniśmy pomyśleć o wzięciu tego. Tak naprawdę nic innego nie daje nam aż takiego boosta na AD Carry jak powinna. Lethal Tempo jest najsilniejszą aktualnie runką z tych wszystkich trzech. Potem mamy do wyboru między Overhealem, albo Triumphem, albo Presence of Might. Jeżeli gramy z jakimś shieldującym, healującym czempionem, to można rozważyć wzięcie overheala, bo ten shield też może nam sporo dać. Jeżeli nie, to Triumph da nam tutaj golda i HP, to myślę, że tutaj to jest do rozważenia między tym a tym, zależy właśnie od tego z czym lub z kim gramy na linii i kogo mamy w teamie. Legend Alacrity daje nam bonusowe tak staki do tego, do Attack Speeda. Tutaj możemy zgadzać, że ten na City albo Lifesteal. Tutaj no, na AD Carry analogicznie Imo. Powtarzam się z tym Imo, przepraszam bardzo. Ale to już jakby moje przyzwyczajenie. Tutaj myślę, że boost do Attack Speeda będzie jak najbardziej akuratny z tych wszystkich. No i tutaj już zapomniałem o tym powiedzieć w przypadku dżunglerów. Tutaj też jest do rozważenia pójście w to drzewko. Jeżeli chodzi o dżunglerów, którzy są pod Attack Speeda typu Mastery.
bo ogólnie rzecz biorąc za zabijanie tam epickich potworów, to się zwie w polskiej linii, czy ogólnie minionów, czy dużych potworów, to też ogólnie staki dostajemy bonusowe też za zabijanie minionów, więc w dżungli czy na linii, więc tutaj też poza AD Carry też taki właśnie master i czy cokolwiek pod atak speeda na dżungli skorzysta. No i tutaj też mówiłem o tym w przypadku dżunglerów, Cap the Grace, Cut Down, Last Stand, ja osobiście wolę Cap the Grace. Na taką dobitkę enemy championów. No i tutaj domination healujemy, kiedy zadajemy obrażenia enemy championowi. No tutaj jeszcze ewentualnie cheap shot jest tutaj jakby dobrą opcją, szczególnie bo to też nie musimy my zastonować danego celu, żeby sprokować ten true damage, więc to też jest fajna opcja. No i tutaj też nie skupiamy się na tworzeniu wizji za bardzo, więc też myślę osobiście, że tutaj dobrą opcją jest Eyeball Collection. Ewentualnie zamiast tego możemy wziąć Raven z Huntera i też się healować tym AD Kurierem całkiem mocno. To jest też tutaj jakaś fajna rzecz. I słuchajcie, 20 minut, więc ja się będę streszczał teraz. To był mój zestaw na AD Carry. No i słuchajcie, supporty. Ja rozważam dwa warianty supportów, czyli te pod shieldy healy i pod bardziej tanki wariant. I słuchajcie, możemy pójść w Sorcery Inspiration i tutaj bierzemy Summon Aery, która ogólnie shielduje, jeżeli używamy jakiś abilitek na sojuszniczym czempionie. Myślę o Ultimate Hacie, jako że wielu supportów ma ultimate'y, które ogólnie rzecz biorąc jakoś w tym przypadku. Tak, mają kluczowe ultimate, nie wiem, ultsoraki, ultsony. Wszystkie te ultimate są dość kluczowe w teamfightach, więc wypadałoby mieć jak najszybciej. Myślę, że większość supportów ma całkiem przyjemny mana stat ze względu na itemy na linii, więc tutaj nie opłaca się brać mana Flowbenda. Ma Nullifying Orb to bardziej na linię niż na solo linię niż na supporta. No i tutaj CDR-y jeszcze wybrałem. No i tutaj właściwie z braku wyboru czegoś innego to wziąłem Scorcha. Ewentualnie możemy jeszcze pomyśleć o Gathering Stormie, jeżeli chcemy mieć boosta do AP, a przez co nieco silniejsze abilitki w późniejszych etapach gry. No i Biscuit Delivery, żeby sobie tutaj zboostować early game, żeby mieć większy sustain na linii. No i CDR-y, to tutaj jak właściwie jest chyba najlepsza opcja ze wszystkich. Ale słuchajcie, jest jeszcze drugie drzewko na supportów, to nazwałem Tanky Soup. Ale to też może być dobre na wszelkich supportach, które są skupione na shieldowaniu czy healowaniu. I słuchajcie, Guardian jest dobry, tak, jeżeli chcemy, tutaj myślimy bardziej o tanki supporcie. Chyba, że gramy czymś z bardzo dużą ilością CC-ków, które są często prokowane, to Aftershock będzie tutaj lepszy od Guardiana. Chociaż tutaj Guardian, jeżeli chodzi o dodatkowe shieldy na naszego sojusznika czempiona zawsze, czy prawie zawsze. Jeżeli myślimy bardziej o protektowaniu, bierzemy Guardiana, jeżeli bardziej myślimy o zboostowaniu obrażeń, czy właśnie na jakim one-shocie razem z enemy carry, to pod dominację linii to Aftershock będzie lepszy. Font of Life, tutaj żeby nasz champion się healował, atakując zmarkowany przez nas cel. Pozostałe właściwie tutaj runki nie są aż tak silne jak Font of Life na supporcie. No i słuchajcie. Tutaj mamy jeszcze conditioning, o którym już mówiłem i tutaj już tłumaczyłem, dlaczego dla mnie to jest lepszy w porównaniu do innych. No i tutaj mamy wybór między overgrowth, ale jeżeli gramy tutaj, ten zestaw możemy też użyć na shieldująco-healujących supportach. I zamiast overgrowth, które będzie nam dawało permanentne HP za miniony, które zginą wokół nas, nie musimy ich zabijać, to jest bardzo ważne, możemy wziąć Revitalize'a, który będzie nam dawał shieldy czy heal'e o 5% silniejsze. No i też, jeżeli ktoś będzie miał mało HP, to wzmacniamy o 10%, więc to też myślę, że jest tak dobra opcja. No i naprawdę zależy, czym gramy. I zależy też, co wolimy. Jeżeli chodzi o tanki supportu, czy w ogóle supportów. No i Biscuit Delivery i tutaj szybszy movement speed, jeżeli ktoś z naszego teamu, ale ktoś z nami jest stecekowany, to myślę też jest dobra opcja, bo nam pozwala dopaść takim tanki supportem szybciej wybranego celu. Ewentualnie możemy tutaj pójść w CDR-y i to też jest dla mnie spoko opcja. Słuchajcie! Pokazałem wam najważniejsze warianty. Minęło 24 minuty, więc to ogólnie mega dużo czasu spędziliśmy. Ja wam pokazałem właściwie takie zestawy, które jak dla mnie są najsilniejsze na wybrane linie. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli uważacie, że na jakiegoś konkretnego czempiona nie jesteście pewni jakiegoś drzewka,
to walcie śmiało w komentarzach. Mówcie mi, jeżeli chcielibyście się czegoś fajnego dowiedzieć. Ja ogólnie starałem się to uprościć w miarę jak najbardziej. Jeszcze na YouTubie w opisie będą screeny do tego, screeny do drzewek. Będą też konkretne timestampy, żebyście też nie musieli czasami siedzieć słuchać mojej gadania, jeżeli zależy wam na samych drzewkach. Ja mam nadzieję, że się trochę dowiedzieliście z tego filmiku, jeżeli chodzi o runki. Na chwilę obecną to są jak dla mnie najbardziej korzystne zestawy w moim personalnym odczuciu. Jeszcze wam pokazałem alternatywy, pokazałem wam jakieś warianty, więc myślę, że 25 minut to nie jest aż tak dużo, jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś o nowych runkach. Ja mam nadzieję, że czegoś pozytywnego tutaj, coś pozytywnego wynieśliście z tego filmiku. No i cóż ja mogę powiedzieć? Zapraszam na streamy, zapraszam na kolejne filmiki. No i cóż, miejmy nadzieję, że React nie przeprowadzi jakiejś specjalnej rewolucji, przez co ten filmik stanie się nieaktualny za 2 tygodnie. Chociaż myślę, że tutaj parę rzeczy jest OP, parę rzeczy tutaj można byłoby zmienić, ale to już jest dyskusja na inny filmik. Ja nie będę was zagadywał, trzymajcie się i mam nadzieję do zobaczenia już niedługo. Żegnam was serdecznie.